Aktualnie o godzinie 20 zapalono znicza na rynku głównym w geście solidarności z protestującymi we własnym kraju Irańczykami. Spotkanie odbyło się w ramach Światowego Dnia Solidarności z Cierpiącym Narodem Irańskim. Organizatorzy wybrali miejsce, w którym krakowski piekarz Walenty Badylak w marcu 1980 roku przykuł się łańcuchem do hydrantu i dokonał aktu samospalenia w proteście przeciw zakłamywaniu przez władze zbrodni katyńskiej. Poczułem potrzebę wielką, żeby przyjść tutaj i pokazać, zademonstrować przywiązanie do tego, do pewnych idei, do tego, żeby tam ludzie też byli wolni, żeby mogli wygłaszać swoje poglądy, żeby nie szli do więzienia za przeciwstawianie się władzy, za inne poglądy religijne czy wolnomyślicielskie. I myślę, że może ta demonstracja jest jedną z pierwszych, może jest jeszcze nieliczna, ale myślę, że jeżeli cały świat pokaże, że jesteśmy z tymi ludźmi, nie z reżimem ajatollahów, tylko ze zwykłymi ludźmi, którzy tam żyją, bo tam żyją naprawdę wspaniali ludzie, to że coś się zmieni, że oni może nie w tym roku, może nie za 10 lat, ale za 20-30 będą wolnymi ludźmi i będzie można pojechać do Iranu, tak jak teraz jeździmy do Meksyku, do Włoch czy do Indii. Spotkanie na rynku głównym zorganizowała grupa Kraków Solidarny z Irańczykami. Grupa powstała ze zbioru kilku znajomych, kilkunastu znajomych i przyjaciół, którzy są orientalistami, iranistami, mają przyjaciół, rodziny w Iranie, byli w Iranie, kochają ten kraj i chcą, żeby tam było jak najlepiej, chcieliby tam jeszcze pojechać, bo nie ukrywam, żebym się chętnie wybrał. I dlaczego powstała ta grupa? Dlatego, że wydarzenia, które tam są bardzo doniosłe i są ogromnym krokiem w historii tego kraju i chcielibyśmy, żeby to, co tam się dzieje, było usłyszane na zewnątrz. Polacy, my mamy ten honor, że wymyśliliśmy Solidarność, to może tak brzmi śmiesznie. My wymyśliliśmy ideę Solidarności i ta idea już dawno temu gdzieś zniknęła. Mamy obchody, rocznicę Solidarności. Ta Solidarność, o której chyba powinniśmy wszyscy jako Polacy pamiętać, właśnie dzieje się tutaj dzisiaj. To jest ta Solidarność. To jest Solidarność ludźmi, którzy walczą o wolność, walczą o to, żeby kraj, który jest demokratyczny niby, był tak naprawdę demokratyczny. To znaczy, żeby oni mogli stanowić o sobie. Tą możliwość im odebrano i oni czują się oszukani i nie chcą pozwolić sobie na to, żeby to trwało, żeby to był dyktatorat, żeby to była dyktatura, żeby taka sytuacja trwała. Po to tu jesteśmy. Chcemy informować i solidaryzować się po prostu. Jaki może być finał tego wszystkiego? Trudno przewidzieć oczywiście, bo to możemy być zaskoczeni. Z uwagi na to, że my naprawdę nie mamy dokładnych informacji o tym, jakie są prowadzone negocjacje, kto z kim rozmawia i o co chodzi, jakie są kompromisy. Prawda? No, w demokracjach europejskich życie polityczne jest jawne. My mniej więcej, na pewno w większym stopniu niż w przypadku Iranu, bądź jakimkolwiek innym kraju, stan Chin też, możemy przewidzieć ruchy którejś ze stron. Natomiast w przypadku Iranu nie, ponieważ, tak jak powiedziałem, brakuje nam wiadomości na temat tego, jaka opcja teraz przeważa w negocjacjach za zasłoną. Prawda? Więc trudno powiedzieć, jak to się rozwinie. Na razie wszystko wskazuje na to, że obie strony mogą się radykalizować po prostu. Więcej informacji na głosiranu.blog.pl.